Witam. W dzisiejszym temacie będziemy omawiać sylwetkę i zasady proporcji. Na początku naszej drogi związanej z rysowaniem sylwetki, pierwszym krokiem będzie zwrócenie uwagi na proporcje ogólne, a następnie dodamy im cechy indywidualne. Na widocznym rysunku macie przedstawione różne typy sylwetek, męskich jak i damskich. To taka mała podpowiedź, bo już pewnie wiecie, jak je odróżniamy i jakimi cechami się charakteryzują. No to zaczynajmy. Teraz przedstawię zasady, którymi warto się kierować przy pracy, czy ćwiczeniach z wykonywania sylwetki. Ważne jest, by zwrócić uwagę, w jakiej pozycji ciało się układa. Czy jest ono może przechylone, czy jest to pozycja stojąca lub siedząca. Oto pierwsza zasada. Rozmiar ciała. By odmierzyć proporcje ciała, korzystamy z modelu głowy. Ile głów modela mieści się w wysokości jego ciała? I tutaj widzimy, jak kształt naszej głowy jest umieszczony w postaci sylwetki. Pamiętajcie, wysokość głowy mieści się w wysokości przeważnie około 6 do 8 razy, a 2 razy w szerokości. Druga zasada. Ramiona i szyja. By oddać proporcje ramion i szyi, zwróćcie uwagę na ich kierunek, ponieważ bardzo dużo one mówią o posturze modela lub modelki. Z reguły nie są takie szerokie, jak nam się wydaje. Trzecia zasada. Linia kręgosłupa. Następnie rysujemy linię kręgosłupa. Zwróćcie, proszę, szczególną uwagę na kierunek, w jakim on się układa. Przede wszystkim w pozycjach siedzących, gdzie delikatnie on wygina się w literę. Czwarta zasada. Szerokość i długość torsu. Szerokość i długość torsu mierzymy za pomocą modułu głowy i zaznaczamy, na jakiej wysokości znajdują się łokcie i dłonie. A teraz piąta zasada. Wysokość i ułożenie łokci. Jest to zasada, która jest ważna i warta zapamiętania. W swobodnej pozie stojącej, łokcie delikatnie ugięte, znajdują się na wysokości pępka, a dłonie kończą w połowie ud. Szósta zasada. Mięśnie rąk i nóg. Przy rysowaniu mięśni rąk zwróćcie uwagę na przewężenia przy nadgarstkach oraz kierunki, w jaki się układają. Jeśli chodzi o mięśnie ud i łydek, tworzą one ciekawe kształty, które układają się inaczej przy każdej pozycji. W przypadku, gdy model lub modelka stoi, mięśnie ud wyraźnie kształtują się ponad kolanem. Podobnie jest z mięśniami łydek. Natomiast w przypadku, gdy model lub modelka siedzi, wydają się one bardziej płaskie, a w szczególności uda stają się szersze. A teraz ćwiczenia. Weźcie białe kartki papieru, ołówek lub kredkę i teraz samodzielnie ćwiczcie rysowanie sylwetki, zwracając uwagę na podane wcześniej zasady. Zadanie domowe. Proszę o wykonanie 10 sylwetek, w tym 5 męskich i 5 damskich. W różnych pozycjach. Mogą być to w stanie ruchu, pozycji siedzącej lub stojącej. Biorąc oczywiście też pod uwagę światło i cień i staranność wykonywanej pracy. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam.